nami jeden z zespołu Mateusza. Dzień dobry. Dzień dobry, Mateusz. Chcielibyśmy, żeby Pan przedstawił więcej, kiedy powstał ogólny pomysł budowy superkomputera Prometheus? Pomysł powstał mniej więcej 2 lata temu. Sam proces przygotowania zakupu trwał ponad rok, więc musieliśmy wykonać cały projekt obliczenia mniej więcej, jakiej mocy obliczeniowej potrzebujemy, w jaki sposób za pomocą technologii, która jeszcze wtedy nie była dostępna, będziemy można to zrealizować. Następnie odbyło się postępowanie przetargowe z racji tego, że jesteśmy instytucją publiczną, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia przetargu. I sam proces instalacji komputera trwał mniej więcej 3 miesiące, zakończył się niedawno, dlatego dzisiaj będziemy mieć uroczyste otwarcie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki system obecnie zastosowano w tym komputerze? Prometheus działa pod kontrolą CentOS 7, więc systemu operacyjnego Linux. W najnowszej wersji. W najnowszej wersji. Mamy przygotowany plan awaryjny, gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu mamy problem z wersją 7, wrócimy do wersji 6, ale na razie wersja 7. A jakie będzie mniej więcej dostępne oprogramowanie, jeżeli Pan może mieć 1-2 orientacyjne programy wykorzystywane? Więc oprogramowanie używane na tego typu superkomputerach, jego nazwa prawdopodobnie niewiele powie zwykłemu użytkownikowi. Udostępniamy oprogramowanie do obliczeń dynamiki molekularnej, SNAM, CPMD, do obliczeń chemicznych, takich jak Turbo, Gauss, Andromax, do obliczeń mechaniki płynów typu ANSYS. Być może najbardziej znane oprogramowanie naukowe, które będzie dostępne na Prometheuszu, to jest Matematika i MATLAB, więc takie oprogramowanie do przeprowadzania obliczeń matematycznych. Kto był głównym dostawcą wszystkich komputerów? Czy Wendel to był jeden, czy to był kilku właśnie? Przetarg wygrał konsorcjum firm Megatel i Action. Producentem wszystkich serwerów jest Hewlett Packard, który zapewnia dostarczanie platformy HP Apollo 8000 w oparciu o który zbudowany jest Prometheus. Do tego w ramach całego postępowania przetargowego przewidziana była instalacja także systemu chłodzącego. To jest taki duży dry cooler zainstalowany na dachu, duża chłodnica zainstalowana na dachu, która była dostarczona przez firmę z ekosystem także z Polski. Słyszymy, że to jest bardzo innowacyjny system chłodzenia, tak zwany ciepłą wodą. To jest dosyć nietypowy sposób. Zgadza się. Komponenty w serwerach, które pobierają najwięcej prądu, a co za tym idzie wydzielają najwięcej ciepła, czyli procesory, pamięci, regulatory napięcia, są chłodzone za pomocą cieczy. Natomiast pozostałe elementy, które również wydzielają pewną ilość ciepła, takie jak karty sieciowe, procesy rozwiązujące, są chłodzone za pośrednictwem powietrza, ale całe ciepło z tego powietrza jest również oddawane do systemu wody. Stąd szafy, których jest 15, z których składa się Prometheus, wszystkie są hermetycznie zamknięte, nie ma tam żadnego wlotu, wylotu powietrza, tak jak standardowe rozwiązania serwerowe. Wspomniał Pan wcześniej o zasilaniu awaryjnym. Ile czasu mniej więcej potrzeba na założenie jego, jak długo to wytrzymuje po włączeniu? Pierwszą linią obrony przed zanikiem zasilania jest system UPS-u, który wystarcza na kilka minut podtrzymania działania całego superkomputera. Natomiast w ciągu poniżej 1 minuty startuje wielki generator diesla o mocy 2,5 MW, który jest w stanie zasilić cały komputer przez dowolną ilość czasu. Można go na bieżąco dotankowywać ropą, więc możemy działać tak długo, jak to jest potrzebne. Jaki mniej więcej system gaśniczy jest stosowany, że Pan ma taką wiadomość? Nie będzie. Ile mniej więcej danych dziennie będzie przetwarzanych lub w okresie rocznym jest to? To jest ciężko mierzalna wartość. Każdy serwer wchodzący w skład Prometheusza jest przyłączony do jego centralnej sieci za pomocą interfejsu InfiniBand o prostokości 56 gigabitów na sekundę. To oznacza, że na każdy serwer możemy wczytać odczytać lub zapisać zawartość mniej więcej 1,5 płyty DVD w ciągu 1 sekundy. W całym Prometheuszu mamy 1728 serwerów, co oznacza, że jesteśmy w stanie analizować, wczytywać do pamięci komputera mniej więcej zawartość 2500 płyt DVD w ciągu każdej sekundy. To jest potężna i niewyobrażalna dla przeciętnego śmiertelnika wartość. Natomiast w obliczeniach naukowych takie liczby, tak duże wydajności są potrzebne, żeby efektywnie prowadzić naukę. Dobrze. Dziękujemy ślicznie za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.